badaliśmy de facto kulturę bez wiedzy na temat teorii ewolucji, zanim powstały te nowe gałęzie nauki, takie jak psychologia ewolucyjna. I do dzisiaj wiele osób uważa, że kultura nie ma nic wspólnego z naukami ścisłymi, ani nie ma nic wspólnego z teorią ewolucji i że nie jest potrzebna znajomość teorii ewolucji do badania kultury. Akurat ten pogląd jest dosyć popularny i w związku z tym mam takie pytanie, czy wiedząc, że kultura jest wytworem ewolucji, bo jest, ale czy wiedząc to, rzeczywiście możemy powiedzieć, że znajomość dobra teorii ewolucji daje nam narzędzia do lepszego rozumienia tej kultury i do rzeczywiście mądrzejszego badania jej, czy też tak naprawdę niekoniecznie? To może od tej strony teraz byśmy zaczęli. Wydaje mi się, że... Znaczy ja się zgadzam z tym, że wiedza dotycząca biologii ewolucyjnej ma duże przełożenie na możliwość badania kultury. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jakby taką może nawet ważniejszą rzeczą jest możliwość interpretacji. Nie tyle samego badania, ile, znaczy też oczywiście, ale przede wszystkim interpretacji tych zjawisk kulturowych, które my widzimy. Ponieważ no, mimo wszystko, znaczy ja akurat tutaj wypowiadam się z punktu widzenia zoologa, w związku z czym mogę mieć trochę opinie, które się rozjeżdżają z prawdą. Mam wrażenie, że czasem takie badania, mimo wszystko biologia jest na tym ścisku, prawda? W związku z czym ta interpretacja jest wyników zawsze oparta, przynajmniej powinna być, o jakieś takie twarde założenia. Mam wrażenie, że w przypadku kultury czasem takich badań oderwanych, kulturowych oderwanych od biologii, ta interpretacja może być czasem troszeczkę taka powiedzmy falująca i nie do końca ścisła, nie do końca adekwatna do tego, jaki faktycznie mechanizm stoi za danym zjawiskiem. W związku z czym wydaje mi się tutaj, że jednak wiedza z zakresu biologii ewolucyjnej przede wszystkim ma znaczenie interpretacyjne. Jakby może też to był jakby taki pierwszy krok korzystania tej wiedzy z zakresu biologii ewolucyjnej do badań kultury. Czyli właśnie nowe możliwości interpretacji. To jest to, co też dzisiaj na ostatnim wykładzie, na co zwrócono uwagę, że zasadniczo psychologia ewolucyjna to nie jest jakaś nowa psychologia, to nie jest jakaś inna psychologia, która bada zupełnie coś innego. To jest psychologia, która interpretuje znane zachowania człowieka w świetle ewolucji. W związku z czym wydaje mi się, że pewne przełożenie ma to też właśnie na badania związane po prostu z kulturą. No, mi się wydaje, że bardzo brakuje biologii ewolucyjnej w naukach humanistycznych, na przykład historii sztuki. Jest bardzo wiele poważnych, trudnych pytań, których się nie podejmuje, a które warto by było podjąć. Na przykład na ile estetyka, załóżmy, na ile tektonika płaszczyzny malarskiej, jak rozdysponować płaszczyznę malarską, jest zależna od poszczególnych kultur. No, często się podkreśla, że Japończycy mają to inaczej rozwiązane niż Europejczycy, bo japońska estetyka, która zapełnia jakby górę, a dół pozostawia pusty, jest zupełnie inna od europejskiej, która jest jakby w drugą stronę. No więc w tym momencie brakuje nam po prostu, jeśli chcemy w sztuce, w historii sztuki, w historii malarstwa na przykład rozpatrywać jakąś uniwersalną estetykę, czy w ogóle coś takiego istnieje, brakuje nam takiego punktu zaczepienia, co może w tej estetyce być uniwersalne w ogóle dla człowieka, co jest jakby wypadkową atawizmu. Możemy też szukać jakichś korzeni, że może, nie wiem, jakiś pierwotny lud już wymyślił sztukę i później się tam rozszedł i zaczął tworzyć i ta twórczość się zaczęła zmieniać. Inną rzeczą jest chociażby też język, że też szuka się czasem trajęzyka. To ostatnio nie jest takie popularne, jak było kiedyś. No ale no, ewidentne jest, że prawdopodobnie kiedyś był jakiś prajęzyk, z którego te ludzkie języki się rozeszły. No i pojawia się pytanie, co z tego języka jest w jakimś sensie wymyślone, a co jednak jest już cechą dziedziczną, tak? Bo wydaje mi się, że język na pewno po części jest cechą dziedziczną, inaczej istnieliby ludzie, którzy się po prostu no, nie byli w stanie w ogóle nauczyć języka, tak? Tymczasem proces nauki języka jest dosyć automatyczny. A co idzie za samą naturą języka? No to jest natura chociażby twórczości literackiej, co też jest ciekawe, że w różnych miejscach na świecie mamy jednak dosyć podobne formy literackie. Poezję, jakiś dramat, czasem jakąś opowieść, prozę, to nie jest tylko nasza kultura. No i pytanie na przykład, co jest atrakcyjne w prozie. Nie? Ja mówiłem na swoim wykładzie wczoraj, że proza to jest de facto mega plotka, a z kolei istnieje teoria, że ludzka świadomość się rozwijała poprzez intrygi wewnątrz grupy, może jeszcze sprzed języka, czyli też
poprzez plotkarstwo, poprzez wzajemne intrygi, opowiadanie sobie nawzajem o innych osobnikach ze stada, a w sumie o tym mówi proza. Proza to jest opowiadanie sobie nawzajem o innych osobnikach ze stada. Więc żeby zrozumieć na przykład, która powieść jest atrakcyjna, a która powieść nie jest atrakcyjna, też warto poznać być może jakieś nasze biologiczne uwarunkowania ewolucyjne, co nam się w fabule, w narracji podoba, a co nam się nie podoba. To oczywiście pan profesor mógł zauważyć, że taka sztuka właśnie niepopularna, taka bardziej wyrafinowana, odchodząc od takich rzeczy prostych, intuicyjnych, oczywistych, jakby odrywa się od tego. Ale nie do końca. I tutaj podam jako przykład chociażby manieryzm, czyli tę klatkę schodową chociażby Michała Anioła, czy w ogóle cały manieryzm, który polegał na takim, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, postmodernistycznym bawieniem się wzorcami takiej dosyć zrównoważonej, umiarkowanej w swojej estetyce sztuki renesansowej, tak? Że to była taka zabawa w przesadę, w rozrywanie pewnych elementów, unoszenie się w powietrzu tego, co powinno stać. Ale żeby zrozumieć tę zasadę, no to trzeba znać ten podstawowy język. Żeby zrozumieć, że coś nie jest kiczem, tylko jest wspaniałe, że ten jeleń jest super na przykład, to trzeba zrozumieć też jelenia na rykowisku, od czego jakby się odchodzi. Czyli jakby taka wtórna estetyka, bardziej wyrafinowana, też wymaga jakiejś znajomości tej estetyki, powiedzmy, intuicyjnej. Pan Jacek zwrócił tu uwagę na pewne uniwersalizmy dotykające pewnie no, estetyki i tego, jak postrzegamy świat i ewentualnie zwrócić uwagę na coś, co może być odbiegać, co de facto wiąże się z jakimś niewielkim procentem populacji, która wchodzi na ten, można powiedzieć, metapoziom i nagle patrzy na pewne zjawiska jako bardzo oryginalne, oderwane od tego, co gdzieś tam w naszej naturze jest. Ale ja może bym o czymś innym chciał powiedzieć, znaczy odnieść się do pani pytania bardziej. Jak to jest z tym ewolucjonizmem i dlaczego on tak się słabo przebija, jeżeli chodzi o nauki, o kulturze? Więc po pierwsze chciałem zwrócić uwagę na aspekt historyczny. Proszę pamiętać o tym, że o człowieku, o kulturze mówiono od dawien dawna, nie mając pojęcia o biologii, a na pewno biologii ewolucji. Jeżeli biologia gdzieś tam istniała w XIX, XVIII, XVII wieku, to była biologia związana z klasyfikacją biosfery, z obiektów ożywionych, powiedzmy sobie. Więc ona i wiadomo, że wtedy z powodów różnych człowiek był traktowany zupełnie inaczej. Dlatego, że te nauki pojawiły się, współczesne nauki, jak kulturoznawstwo, etnologia, czy psychologia, socjologia, nauki społeczne pojawiły się w XIX wieku, kiedy biologia w ogóle się właśnie takimi rzeczami nie zajmowała, a na pewno nie zajmowała się człowiekiem w takim szerokim kontekście, jeżeli człowiek zajmowała to tylko budową, prawda, morfologią, anatomią, ewentualnie jakąś tam fizjologią, to wynika z tego, że i to mamy pokłosie. Cały czas oni mają jakby nauki społeczne, nauki humanistyczne, mają takie roszczenia, można powiedzieć, mają dużą przewagę nad biologami, jeżeli chodzi o tłumaczenie człowieka. A poza tym one to robią w sposób takiej narracji, którą mózg ludzki łatwo chłonie. I tu znowu ewolucjonista jest w stanie bardzo dobrze wyjaśnić, dlaczego tak jest. Dlaczego większość ludzi nie ma problemy z matematyką, a nie ma problemu właśnie z czytaniem prozy. Prostej prozy, prawda, albo z akceptowaniem różnych historyjek na temat pochodzenia człowieka, na temat uwarunkowań, jakichś zachowań. Czyli mamy problem dużej inercji. Następna kwestia jest też bardzo ważna. Proszę zwrócić uwagę, że co przenika do opinii publicznej? No przede wszystkim humaniści trafiają, bo oni piszą książki, piszą nieładnie, mają ładny styl. To była pewna selekcja wcześniej możemy powiedzieć, na ten umysł w zalotach, mating mind, który był z tym związany, a nie związany z tym, czego nie widać, nie ma i co dopiero dzisiaj udowadniamy. Tak jak trudno było kiedyś zrozumieć, że jest coś takiego jak wirus, prawda, czy bakteria, tak samo trudno zrozumieć, co to jest proces ewolucyjny gdzieś tam 100 tysięcy, 200 tysięcy lat temu, co tam za czynniki mogły działać. W związku z tym my nie mamy, biolodzy nie mają takiego przebicia społecznego po pierwsze, mniej jakby znajdują się w mediach, generalnie rzecz biorąc, a poza tym mówią językiem, który jest trudniejszy, jest ewolucyjnie trudniej go zaakceptować z punktu widzenia laików. Proszę zwrócić uwagę, że coraz częściej w filmach, na przykład w literaturze, pojawiają się już coraz mocniej niektóre elementy biologiczne, na przykład bardzo mocno już ludziom weszło w głowy, że jest coś takiego jak adrenalina, prawda? No już, albo testosteron. Ale proszę zwrócić uwagę, że to są, czy jakieś, niech będzie dopamina, serotonina, one wchodzą, te elementy, które mogą wyjaśnić nam pewne elementy zachowań, do pewnego stopnia przynajmniej, ale to jest ciągle na poziomie fizjologicznym i na poziomie czegoś, co ludzie nazywają przyczyn proksymalnych.
Natomiast przyczyny ultimatywne, no to już jest zupełnie inna kwestia, o wiele trudniej wyjaśnić, bo są też trudniej wyjaśnić dlatego, że ludzie posługują się często różnymi wyjątkami, a zasady w biologii ewolucyjnej to my badamy centralne tendencje. Są przecież wyjątki, natura mnoży zmienność, będzie tworzyć takie konstrukty fizjologiczne, behawioralne i tak dalej, które będą nieadaptatywnie się zaczynać, będą dalekie od tego, od zwiększenia, od szansy na zwiększenie fitness. W związku z tym mózg ludzki mu zanalizuje w ten sposób, że chciałby mieć kwantyfikator ogólny, że ta zasada jest pełna dla wszystkich. Jeżeli jest wyjątek, to jest jeden, jedyny wyjątek. I te problemy, może ja tutaj kilka kwestii dotknę, jednego tego historycznych naleciałości, tradycji, nauki. I to po pierwsze, że biologia dopiero od niedawna, a już w szczególności biologia ewolucyjna, patrzy na człowieka, a jeszcze od bardzo niedawna patrzy na zachowania ludzkie, preferencje, prawda, zdolności poznawcze. Drugi element to jest ten, że ewolucja ukształtowała ludzki mózg w taki sposób, że on będzie o wiele łatwiej chłonął opowiastki różnego rodzaju, które konstruują psychologowie, socjolodzy, kulturoznawcy, tak jak na przykład antropologia kulturowa, w szczególności antropologia, relatywistyczna antropologia kulturowa. Twórcami, które byli Boas, Kreber i tak dalej, gdzie Margaret Mead została pod wpływem tego typu antropologii kulturowej i książka Margaret Mead ciągle się świetnie czyta i sprzedaje, ale w niej są same nieprawdy. No to są niesamowite, ale ludzie lubią takie rzeczy czytać. Bo ona miała, nie wiem czy Państwo wiecie, miała to założenie, że faktycznie kultura, omniskultura, ekskultura, czyli cała kultura pochodzi z kultury. Jak mawiali antropolodzy relatywistyczni kulturowi. W związku z tym absolutnie to była ta zasada Locke'a, że rodzimy się w tabula rasa, carte blanche, prawda? I ona próbowała pokazać, jak różnie Samoańczycy są od Nowojorczyków, prawda? To znaczy od Amerykanów. A ona nie zna języka. I jak ona zaczęła pytać o takie rzeczy natury intymnej, to oni zaczęli sobie z niej żartować. I ona wzięła to za dobrą monetę, znaczy wszystko spisywała. Natomiast jak pojechał tam Friedman w latach 70. XX wieku, który znał język, który dowiedział się, jak oni z niej żartowali, bo jeszcze żyły niektóre starsze osoby, jak się śmiali. I proszę zwrócić uwagę, że wszyscy to czytają, a nie ma erraty, nie ma korekty, że proszę tego nie czytać, to jest bajka. W związku z tym jest wielokrotnie tego typu sytuacja, że biolodzy ludzie mają trudność w dotarciu do ludzkich umysłów, bo to jest trudniejsza materia. To jest materia, której ewolucja nie ukształtowała w taki sposób, żebyśmy zrozumieli jakieś kwestie, których nie widzimy, bo my nie jesteśmy w stanie ich dotknąć ani zobaczyć. Natomiast to podobnie z przyczynami ludzkich zachowań. My widzimy, że matka źle traktuje dziecko, człowiek analizuje to, ale skąd on może wiedzieć, że są geny, że to nawet jak matka tego dziecka tak nie traktowała, to prawdopodobnie to dziecko jako osoba dorosła zachowałoby się tak samo. No proszę zwrócić uwagę, że ludzki mózg mógł analizować i zawsze jest dostosowany do analizowania tego, co może usłyszeć, zobaczyć, prawda, dowiedzieć się w sposób w zasadzie materialny. I dlatego ta biologia ewolucyjna ma tak ogromny problem, dlatego psychologia ewolucyjna w wielu aspektach, jeżeli porusza problem przyczyn ultimatywnych, a nie tylko proksymalnych, bo tych proksymalnych, to są fizjologiczne, to są pewne proste mechanizmy, o których już wiemy, to ma trudności z przebiciem się do opinii publicznej. Natomiast jeżeli mogę dodać, ja się zastanawiam, czy to nie jest też troszeczkę to małe przebicie biologów nie może być troszeczkę też efektem zaniedbania ze strony samych biologów przez jakiś czas. Tak, wydaje mi się, że biologia, zwłaszcza jak się zaczęły pojawiać jakieś nowe metody molekularne i tak dalej, była bardzo mocno zdominowana przez jakiś czas właśnie przez laboratorium. Bo to, co możemy zmierzyć, zważyć, nie wiem, zmiareczkować i tak dalej, to była biologia. Natomiast to, co już wykracza poza ten, że tak powiem, zakres, no to w tym momencie już właśnie jakieś tam różne dywagacje i tak dalej. Też ja to też widzę chociażby w takiej bardziej swojej działce. Nauki behawioralne są często w przypadku chociażby zwierząt zoologii traktowane z przymrużeniem oka, ponieważ to może coś tam być, to ta interpretacja może jest taka trochę mało wiarygodna, coś tam lepiej się skupić na tym, co jest faktycznie takie twarde. Na czymś, co jest bardzo łatwo, znaczy łatwo, co jest bezpośrednio interpretowane. I wydaje mi się, że to może być troszeczkę też takie zaniedbanie niecelowe oczywiście ze strony biologów. Znaczy ja myślę, że jeśli mogę się wtrącić, w tej chwili biolodzy mają wypracowane metody testowania różnych hipotez dotyczących pochodzenia różnych zachowań. I nie wszystkie da się łatwo testować, ale da się, czyli można używać twardych narzędzi metodologii biologicznej, żeby to dodawać. Natomiast problem polega na tym, że po pierwsze, wśród biologów bardzo niewielki procent zajmuje się behawiorem, to fakt, bo to też nie przynosi pieniędzy, inaczej mówiąc, też nie daje takiego postępu technologicznego w kwestii medycyny na przykład.
prawda? Bo tutaj mikrobiologia, immunologia, tego typu, że to, co wszystko w laboratorium się dzieje, to ma przełożenie aplikacyjne. Kwestia behawioru nie ma tego przełożenia. I wreszcie następny aspekt. Proszę zwrócić uwagę, jaki jest brak równowagi między biologami, którzy zajmują się behawiorem, jeśli chodzi o człowieka, a całą resztą masą uczonych, którzy zajmują się psychologią, czy właściwie tylko tym, czy socjologią, czy właśnie kulturoznawstwem, czy etnologią, czy antropologią kulturową. Więc ja tak powiedziałem, że się nie przypijają, ale to nie jest kwestia tylko, to właściwie to jest cenna uwaga, cenny element w tej dyskusji, że to nie jest kwestia tylko, że oni nie mają wielkich talentów pisarskich często, czyli nie są w stanie napisać pięknej powieści, która byłaby tak zrozumiała i byłaby chłonęliby ją laicy, ale też dlatego, że ich jest ułamek procenta prawdopodobnie wśród ludzi naukowo zajmujących się ludzkimi zachowaniami, preferencjami czy ludzkimi kulturami. Którzy robią to nie w oparciu o teorię ewolucji. Tak, używają oczywiście innych metod, ale używają tych metod, to też jest inercja tradycyjna, używają tych metod, które od zarania używały dane dziedziny naukowe, prawda? I posługują się nimi. No, jakby legitymizują naukowość swoich koncepcji czy swoich wyników.